Od rana wyrównanie ubiegłorocznej nagrody z zysku jest już na kontach pracowników KGHM. Czyli prezent na majówkę. No myślę, że wszyscy liczą na te pieniądze. Dla pracowników to duża niespodzianka, ponieważ zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy rozliczenie nagrody z zysku powinno nastąpić po 2 tygodniach od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego władz KGHM. Walne odbyło się wczoraj, czyli zyski załoga powinno otrzymać do 13 maja. Jesteśmy zdania, że kto szybko daje, dwa razy daje i podjęliśmy decyzję taką, że już jutro pieniądze rozliczające w pełni wypłatę nagrody zysku przekazane zostaną na konta wszystkich pracowników KGHM. Nagroda z zysku jest wypłacana pracownikom KGHM zgodnie z tak zwanym załącznikiem numer 11 zakładowego układu zbiorowego pracy. Spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.